I jak już wiedziałam, że odchodzę z Górnika, to cieszyłam się właśnie, że jeszcze będę mogła zagrać z Górnikiem. No, udało się te dwa spotkania, więc jeszcze zakończyć to zwycięstwem, więc jestem bardzo szczęśliwa z tego sezonu. Wielka radość tak naprawdę, dlatego cieszę się, że mogę z dubletem jechać do Francji. Dwie reprezentantki naszego kraju po zdobyciu Mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski z drużyną Górnika Łęczna spróbują swoich sił za granicą. Dominika Grabowska wyjeżdża do pierwszoligowej drużyny Francji FC Fleury, a Sylwia Matysik od nowego sezonu będzie walczyć w niemieckim klubie Bayer Leverkusen. W zasadzie tego, że odchodzę z Górnika, spędziłam tam wspaniałe 3 lata, bardzo się zżyłam z klubem, z dziewczynami, to oczywiście będę kibicować Górnikowi. Jest to taki zespół, że sobie poradzi, że uważam, że stworzyłyśmy bardzo dobry, zgrany zespół, że są w stanie jakby zalepić te dziury, jeśli można to tak nazwać, i będzie to na pewno inaczej wszystko wyglądało, ale uważam i wierzę w to i trzymam kciuki, że będą się walczyły o najwyższe cele. No ale szczerze mówiąc, to Bundesliga była moim zawsze wymarzonym kierunkiem i tam chciałam trafić, więc jak tylko się pojawiła oferta, to długo się nie musiałam zastanawiać, bo no to przede wszystkim spełnienie marzeń i wydaje mi się, że to jest po prostu liga, w której się odnajdę. Miałam z Hiszpanii propozycję, ze Szkocji propozycję, no i tam wcześniej też się pojawił temat w Niemiec. Ten zespół tak naprawdę najbardziej konkretny. Przedstawił mi konkretną propozycję, czego oczekują ode mnie, co mogą mi dać, czego nie. I ja tak naprawdę odczułam, że naprawdę są bardzo mną zainteresowani, chcą, żebym przyszła do tego zespołu i myślę, że też to jest dobry ruch, bo jest to średniak, nie jest to jakiś top, tylko jest to średniak, mam duże szanse na granie. Będzie ciężko, no to wiem, że będzie ciężko, nie będzie łatwo, bo jest bariera językowa i też bariera treningowa też będzie, no bo to jest dla mnie też zderzenie. No chciałabym oczekiwania takie, no, że chciałabym się bardzo rozwinąć, to najważniejsze, i zebrać takie doświadczenie. No jest to na pewno dla mnie krok w przód i wierzę, że wszystko jakoś tam dobrze się ułoży. Uczę się, naprawdę. Aha. Jestem już tam po chyba 12 lekcji i widzę po sobie dużą poprawę, naprawdę. Cieszę się, że zaczęłam się uczyć, bo spodobał mi się ten język, co się nie spodziewałam tego, bo jest to trudny język, ale spodobał mi się i na pewno dalej będę kontynuować tą swoją naukę tam na miejscu. Teraz tak naprawdę za 2 tygodnie pojadę tam po raz pierwszy i zobaczę to wszystko na własne oczy. Jeśli chodzi o Bundesligę, no to przede wszystkim wywalczenie sobie na początku miejsca w podstawowej 11 i regularna gra. Rozwinę się jako piłkarka, że stanę się jeszcze lepszą zawodniczką, co też przełoży się na grę w reprezentacji. I no, przede wszystkim, że się rozwinę. Jadę tam pod kątem sportowym grać w piłkę i chcę być coraz lepsza. 4 inne reprezentantki, które już od kilku sezonów grają w zagranicznych zespołach, również zmieniają barwy klubowe. Katarzyna Kiedrzynek z Paris Saint-Germain przechodzi do niemieckiego Wolfsburga. Aleksandra Sikora po 2 latach opuściła Turyn i przeniosła się do Norwegii, gdzie będzie reprezentować barwy aktualnie 4 w tabeli KLEP. Agata Tarczyńska podpisała roczny kontrakt z beniaminkiem kobiecej Bundesligi, Werderem Brema. A Kinga Szemik, która przez ostatnie 4 lata łączyła sport z nauką, grając dla amerykańskiego University of Texas Rio Grande Valley, od nowego sezonu będzie występować we francuskim Nantes. Chciałabym te najbliższe mecze, chyba prawdopodobnie we wrześniu będą z Czeszkami, wygrać te 2 mecze, bo nie dane nam jest jak na razie zagrać, a bardzo nam zależy na tym. No i nie oszukujmy się, no, że z tym przeciwnikiem walczyć o drugie miejsce w grupie. I myślę, że to jest chyba to taki na najbliższy cel, jeśli chodzi o reprezentację, to wygrana w tym 2 meczu z Czeszkami. Naszym celem jest awans na Euro, więc te mecze po prostu musimy wygrać, nie ma innej opcji.